Pytaniem jest, co powoduje insulinooporność, a odpowiedzią jest tłuszcz w wątrobie. Ten z kolei nie pochodzi z tłuszczu, który spożywamy. Tłuszcz w wątrobie występuje dzięki przemianie cukru, który spożywamy. Jest to proces nowego tworzenia. A więc tłuszcz w naszej diecie staje się cząsteczką zwaną LDL. Tłuszcz, który twoja wątroba otrzymuje z cukru, jest nazywany VLDL, lipoproteiną o bardzo małej gęstości, która jest tym samym co trójglicerydy średniołańcuchowe. Okazuje się, że trójglicerydy są dużo gorsze od LDL pod względem cukrzycy, chorób serca i pod względem wszystkich tych zespołów metabolicznych. Ryzyko względne dla wysokiego LDL i chorób serca wynosi 1,3, a więc jeżeli masz wysokie LDL, to masz o 30% zwiększone ryzyko chorób serca. Ryzyko względne dla chorób serca z wysokim poziomem trójglicerydów wynosi 1,8. Jest to o 80% wyższe ryzyko, a więc trójglicerydy są o wiele gorsze od LDL i trójglicerydy są tym, co wytwarza twoja wątroba. LDL jest tym, co spożywasz, trójglicerydy tym, co wytwarzasz. I okazuje się, że trójglicerydy są dla ciebie dużo gorsze od LDL. To nie tak, że wyrażam zgodę na LDL. 30% to nadal wyższe ryzyko od zera, ale w porównaniu do trójglicerydów, to tłuszcze nasycone pochodzące z pożywienia są niczym spacerek. To prawda, najpierw należy odmienić swój styl życia, a wtedy medycyna może ci pomóc w przeprowadzeniu tych zmian. Niemniej jednak, wracając do leków, istnieją pewne, które są nazywane statynami. My działamy w sposób następujący. Jeżeli nie rozumiemy, w jaki sposób coś działa, gdy coś nie jest dla nas logiczne, to zadajemy pytania. W ten sposób funkcjonujemy, tacy po prostu jesteśmy. Na całym świecie statyny są przepisywane po to, żeby zapobiegać chorobom serca i zawałom. Co jest w takim razie nie tak, że choroby serca rosną jak na drożdżach i stoimy w obliczu prawdziwej pandemii? Sprawia to, że w perspektywie powyższych ten lek zdaje się nie być wystarczająco skutecznym, a przecież wpajano nam, że jest. Gdzie leży problem? I jeszcze, czy powinniśmy się obawiać cholesterolu? Po pierwsze, wasi słuchacze muszą zrozumieć dwie rzeczy. Powiedziano im, że cholesterol LDL jest zły. Lipoproteiny niskiej gęstości są złe. Nie twierdzę, że są dobre, ale pytanie brzmi, co wynika z tego, że LDL jest niezdrowy, zły? Okazuje się, że nie ma jednego cholesterolu LDL. Wyróżnia się dwa rodzaje lipoprotein. Ten jeden to duże cząsteczki o małej gęstości, typ A, i małe cząsteczki o dużej gęstości, zwane typem B. Ten cholesterol o dużej gęstości lub też typ A okazał się być krążeniowo neutralny. Stanowi on 80% waszego cholesterolu we krwi. Mówimy o typie A, który nie jest dla was ani dobry, ani zły. Powodem dla tego jest to, że jego duże i mało gęste cząsteczki są duże. Nie mieszczą się pod powierzchnią komórek śródbłonkowych, tak żeby zapoczątkować proces powstawania komórek piankowych. Są rzadkie, przez co przemieszczają się wraz z laminarnym przepływem krwi przez tętnicę i nie prowadzą do zakrzepów. Zupełnie na odwrót ma się typ B, lipoproteiny o dużej gęstości. Są małe. Wystarczająco małe, żeby się dostać pod powierzchnię komórek śródbłonkowych i rozpocząć proces powstawania zakrzepu. Są gęste, tak więc nie będą się przemieszczać wraz z laminarnym przepływem krwi. Opadną i przybliżą do siebie ścianki tętnic. A więc to małe, gęste cząsteczki LDL są tymi złymi. Przez to, że są małe, to się łatwiej utleniają i to właśnie utleniony LDL powoduje przewlekłe choroby układu krążenia.
A więc duże rzadkie LDL nie stanowią problemu, małe i gęste już owszem. Które z powyżej wymienionych są redukowane przez statyny? Te duże o niskiej gęstości. Nie te małe o wysokiej. Co jest przyczyną powstawania LDL o niskiej gęstości? Tłuszcze pokarmowe. A co prowadzi do powstawania małych LDL o niskiej gęstości? Cukier. A więc gdy przepisujesz statynę pacjentowi o wysokim LDL, to co tak naprawdę leczysz? Czy leczysz duże cząsteczki o niskiej gęstości, czy te małe o wysokiej? Jeżeli leczysz te duże o niskiej gęstości, to owszem, obniżysz poziom LDL, ale jeżeli próbujesz wyleczyć te małe i gęste, to poziom LDL się nie obniży. Natomiast pytanie jest inne. Jeżeli duże cząsteczki LDL o niskiej gęstości nie były przyczyną chorób sercowych, a statyny nie mają na nich wpływu, to jak myślicie, jakie będą rezultaty? W rzeczywistości, gdy spojrzymy na analizy metadanych korzystania ze statyn w przypadku zawałów mięśnia sercowego i długowieczność, to okazuje się, że przeciętny wzrost długości życia wynikający z korzystania ze statyn jako głównego środka zapobiegającego chorobom krążeniowym to 4 dni. A więc przeciętnie zyskujemy 4 dni dzięki leczeniu statynami. Naturalnie, niektórzy będą się mieli lepiej, inni gorzej, ale istotą jest tutaj to, że to nie LDL stanowi problem. To gęste LDL stanowi problem. Trójglicerydy stanowią problem. Małe, gęste LDL są tak naprawdę produktem ubocznym ewolucji trójglicerydu WLDL, gdy tłuszcz jest rozładowany na poziomie adipocytów. A więc małe, gęste LDL i wysokie trójglicerydy idą w parze. Gdy spoglądasz na wykres laboratoryjny i widzisz, że poziom LDL jest wysoki, to zamiast mówić pacjentowi, masz wysoki cholesterol LDL, potrzebujesz statyny. Tak jak to dzisiaj robią lekarze, co jest jednym wielkim nieporozumieniem i jest to niebezpieczne. Zamiast tego powinni podejść do tego w sposób następujący. Masz wysoki cholesterol LDL, pozwól mi spojrzeć na trójglicerydy. Poziom trójglicerydów jest również wysoki, a więc mamy wysokie LDL i poziom trójglicerydów, a to oznacza, że są to małe i gęste cząsteczki LDL. Jako że trójglicerydy są wysokie, co oznacza, że ten pacjent cierpi na insulinooporność. Co z kolei oznacza, że powinienem skorzystać z metformaliny, mojego leku pierwszego rzutu. Jeżeli LDL jest wysoki, a trójglicerydy nie są, to możliwe, że pacjent choruje na hipercholesterolemię rodzinną. Mają problem z LDL, tak jak jedna osoba na 500 w naszym społeczeństwie, co oznacza, że jest to realne. Ci ludzie potrzebują obniżyć swój poziom LDL statynami. A więc chodzi mi tutaj o to, że statyny redukują poziom LDL, ale czy statyny służą zapobieganiu chorobom? Muszą być używane w odpowiedni sposób. To, że twój poziom LDL się obniża, nie oznacza automatycznie, że jesteś w grupie mniejszego ryzyka. To zależy od tego, kim jesteś i twój lekarz powinien o tym wiedzieć, ale nie wiedzą. Witamy wszystkich i bardzo się cieszymy, że obejrzeliście kolejną część wywiadu braci rodzeń z doktorem Lustigiem. No postanowiliśmy ten wywiad pociąć na drobniejsze części. Tak nam się wydaje, że będzie lepiej, dlatego cieszymy się, że byliście z nami. Już niedługo kolejne odcinki tego wywiadu. Mamy nadzieję, że dopaminka za bardzo nie podskoczyła, aczkolwiek trochę na to liczyliśmy, bo to ona powoduje, że chętnie poczekacie i oglądniecie następny odcinek. Pamiętajcie, z braćmi rodzeń można pięknie żyć. No, ale też pamiętajcie, no po to tu jesteśmy, żeby powiedzieć, żebyście walnęli w kciuka, jeżeli uważacie, że to, co tam się działo i to, co się tutaj dzieje, jest warte walnięcia w kciuka, no bo wiecie, te bezduszne algorytmy wtedy postanowią podesłać ten film potrzebującym. Także cieszymy się, że jesteście z nami i do następnego odcinka. Na razie.